Na trzy tygodnie przed największą w historii Polski tragedią eliminującą elitę władzy, głównie ze znienawidzonej przez warszawski salon partii opozycyjnej, Donald Tusk wygłosił pod adresem PiS groźbę, która okazała się proroctwem: Nigdy nie miałem wrażenia, że opozycja chce nam pomóc. A jeśli nie zrozumiecie, że współpraca jest najważniejsza, wyginiecie jak dinozaury. 19 marca 2010 Sejm III RP. Zakładam, że Tusk, jako człowiek oświecony po nowemu, jest wyznawcą teorii ewolucji. To właśnie ewolucjoniści, nie mogąc sobie poradzić z istnieniem ani ze zniknięciem tych przedziwnych i monstrualnych zwierząt, opracowali koncepcję selektywnej zagłady dinozaurów w wyniku zderzenia z Ziemią asteroidy tak zwana hipoteza Alvarezów. Oto jak opisuje ją czołowy polski kreacjonista Mieczysław Pajewski. Profesorowie Louis i Walter Alvarezowie, ojciec i syn, w 1980 roku po badaniach warstw geologicznych w Gubio we Włoszech, doszli do wniosku, że za wymarcie dinozaurów odpowiada uderzenie asteroidy o średnicy 10-20 km. Ten tak zwany Impakt Chicxulub wyrzucił w górę pył i sadzę, które, krążąc w wysokich warstwach atmosfery, przytłumiły promienie słoneczne. Wywołane przez impakt pożary oraz późniejsze zahamowanie dopływu promieni słonecznych zniszczyły w dużym stopniu roślinność, co spowodowało wymarcie najpierw roślinożerców, a później mięsożerców cytowałem za fragmentem 13 odcinka cyklu Meandry. Sporów o pochodzenie z miesięcznika Idź pod prąd nr 21 rok 2006. Według kreacjonistów hipoteza Alvarezów jest nieprawdziwa, a dinozaury wraz z innymi istotami wyginęły w potopie. Ale Tusk nie jest przecież kreacjonistą. W swoim porównaniu odniósł się więc zapewne do ewolucjonistycznej koncepcji zagłady dinozaurów. Według niej te słabo przystosowane do trudnych warunków, niejako zapóźnione w rozwoju kolosy, nie wytrzymały zderzenia z ziemią i selektywnie zostały wyeliminowane ze świata żywych ku radości i uciesze konkurencji, która bez zagrożenia z ich strony mogła swobodnie opanować Ziemię. Jak to pięknie pasuje do narracji Platformy Obywatelskiej. Już w 2005 roku Tusk swoją opozycję określił mianem moherowej koalicji. W sukurs natychmiast przyszły mu media i, w cudzysłowie, artyści w rodzaju big, coś tam, wyśmiewając PiS jako partię ludzi starszych, czyli w domyśle głupszych, zacofanych i niekumających, bliskich grobu. Po kampanii ośmieszania przyszedł czas na otwarte budowanie nienawiści i pogardy. Zdradek Sikorski. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watachy. Wygramy tę batalię. To jego słowa z roku 2007. Konsekwencją była ostatnia groźba Tuska. Nie chcecie współpracować? Wyginiecie jak dinozaury. W domyśle w gigantycznej katastrofie. I rzeczywiście, trzy tygodnie później prawie całe kierownictwo prawa i sprawiedliwości oraz związanych z nim przedstawicieli najwyższych instytucji państwa współpracownicy Tuska upakowali w jednym świeżo wyremontowanym w Rosji samolocie. Następnie, głosami rosyjskich kontrolerów lotu, umiejętnie naprowadzono ich na ścieżkę i kurs kolizyjny z ziemią.